Cześć, nazywam się Maciek, to jest 3D zaczynamy. Wszystko z Pawanej wyłącznie moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna, po nią zgłoście się do doradcy inwestycyjnego. Ja tylko tutaj pokazuję, co jest grane i co jest tutaj. Eee, chciałem pokazać, jakie są playlisty na moim kanale, ale jak zwykle nie ma tutaj wejścia o są, eee, więc jak mówię, po porady zgłoście się do doradcy inwestycyjnego. Na moim kanale możecie zobaczyć taką szybki instruktaż, jak czytać wykresy na giełdzie. Tu są takie dwie playlisty, szybki start. I tutaj poradnik e, kryptowalutowy. Więc e, to są takie krótkie filmiki, i w tym szybkim starcie pokazujące, jak i co tam można robić. W linkach pod spodem macie też różne linki do różnych giełd i tych rzeczy. Ja na przykład moje krypto kupuję na swissborgu, krypto.com, i bitpandzie i tam też można kupować na bitpandzie akcje. Każdy z linków daje jakieś bonusy, dodatkowe różne rzeczy, tam jest to wyjaśnione też. Dobra, zaczynamy, y, zaczynamy tą y, trajektorię, tylko włączę sobie tutaj troszeczkę telegrama, żeby było y, jasno. E, I ruszamy się. Dużo, dużo, dużo różnych wiadomości, zaczynając od Bitcoina. Więc Bitcoin. Bitcoin, jak już wczoraj pokazywałem, wszyscy czekaliśmy, tak, na ten, na, y, na jakiś odzew e, i tym samym, i tym samym mamy tutaj Spadek, tutaj wyłączę tylko to. Zobaczcie, mamy tutaj ten nasz kanał, który nie wiadomo jak on się zachowa, czy będzie to, nie wiem, czy będzie to po prostu trójkąt z równą podstawą, tak? A tak jak to było mniej więcej w 2017 roku. Czy na przykład będzie to, nie wiem, właśnie taki kanał spadkowy i mniej więcej tutaj się spotkamy, odbijemy coś tutaj, będzie jakaś konsolidacja i wybijemy do góry tego, nie wiem, widzę tylko co się tutaj dzieje, a teraz mamy opadający clean i Dzisiaj właśnie ranek wstałem, zobaczyłem silne opchnięcie. Wczoraj eee, siedzieliśmy nawet w trzeciej w nocy. Zobaczcie, silny week yy, Według teorii właśnie tych yy, długich wików, jaką mamy, to jest, yy, to znaczy, że jeżeli jest wypchnięcie takie, to cena może potem szybko odstrzelić do góry, może nie przebije tego kanału, ale będzie gdzieś tutaj oscylować. I tak mniej więcej na razie to widzę. Według teorii tej energii. Nie mamy za dużo energii, żeby ona mogła tutaj coś zrobić, więc. A najlepszym sposobem byłoby tutaj dobicie do tego double bottom, a następnie po prostu tutaj konsolidacja, w tym, w tym miejscu. Więc taki tryb bokiem bym tutaj widział. Tu jest tutaj, jeżeli cena, wyszłaby, jeżeli cena wyszłaby powyżej tutaj tego poziomu 44, to by świadczyło o tym, że cały ten event tutaj był tak zwanym Bear Trap, czyli tutaj ustawiło się dużo misiów, zaczęli shortować i właśnie o to chodziło, żeby ich złapać, lik polikwidować. I cena by się tutaj konsolidowała, ale tak nie wyszło. Konsolidujemy się w tym miejscu. Więc e, dzisiaj taki rynek każdy czeka, i wyjaśnimy też to dlaczego. Monetą, która najwięcej tutaj w tej chwili daje, i jakby jest nieśmiertelna, to Silio, e, Silio 28. Wydarzenia: Debata na temat CBDC, i cryptocurrency. Może, nie wiem, jakie są ultra wydarzenia tutaj, nie mam pojęcia. Na razie czekam, aż właśnie Silio spadnie tutaj do Fibonacci 61, 6,2 dolara. Może wtedy będzie można coś tutaj przypakować. Jest sporo energii, um, jest sporo energii i widać, że tutaj są e, dobre wariaty, co by to właśnie kupowały. E, także tutaj sobie też jeszcze tu odmierzę. No i czekamy. Cały czas jest presja sprzedaży. To, co wczoraj mówiłem, dzieje się cały czas, więc na spadkach zobaczymy małe takie rally. Ludzi, którzy będą kupować dipy, ale są tak zwane e, short lived rally, czyli takie Powiedzmy bardzo krótko żyjące, żywot krótki, i one zwykle charakteryzują się właśnie z takim sell-offem, sprzedażą zaraz po rozpoczęciu, czyli tak zwane bearish rally to się nazywa, tak? Biegnie ona do kolejnego oporu, i potem jest coś takiego. Więc ja mam tutaj uważa na tych dipach, spokojnie, lepiej to na posiedzieć. Atom też bardzo silna moneta, dzisiaj czy znaczy spadła, ale tutaj ładnie odbiła od razu, z 30 poszła na 37. Orion Protocol i inne łapią te bottomingi, no ale teraz nie patrzyłbym zbytnio na te różne układy. Orion ładnie cofnął się do podstawy. Jak już by się coś wyjaśniło, to byłby piękny odkup. Pamiętajcie, jeżeli będzie ten spadek, jeżeli naprawdę ten Evergrande spowoduje tą kaskadową eliminację banków będzie, to po prostu będzie mayhem. To po prostu będzie mayhem. to będzie ostatnia taka szansa, żeby coś zakupić na takim po prostu ogromnym spadku. Podobnie koty Fusion Network bardzo dobrze się trzyma, cały czas tej dwusetki, dużo nie spadło, nie wiem, no i są takie właśnie poszczególne tutaj podniesienia różnych monet. Nie ma sensu się na tym po prostu roznosić, dominacja Bitcoina tak samo, no nie wyjdzie do góry, ale cały rynek po prostu teraz czeka, tak, cały rynek tak jest w takim jakby tutaj w po prostu amoku, tak, tak samo mamy w DeFi Perp, tak, też. Tutaj usunę te rzeczy, bo to nic praktycznie nie widać. O, do widzenia e, Fibonacci też do widzenia. No i teraz tak samo mamy. E, nie wiem, chwilę tutaj, właśnie dla DeFi całego systemu. Zobaczymy, jak też to będzie wyglądało. Total DeFi też podobnie. Weźmy sobie tutaj właśnie SPX, czyli SP500, SP500. No i czekamy, czekamy, czekamy. Jak sobie popatrzymy. I włączymy sobie ten układ. To ta niebieska linia teraz, ja ją zmieniłem, to jest setka. Jak tylko przeładuję indykator, to już to już ona zwróci do 20. Spójrzcie, se, mamy support na setce. Jeżeli spadniemy tutaj do 20, to będziemy mieć, zaraz zobaczymy, ile to by było wtedy. Byłoby to 9%. 9% z około 30 trylionów, 30 bilionów dolarów. No, dosyć, dosyć sporo, tak? Dosyć sporo. Więc. Ym, Mogłoby to być yy, całkiem całkiem dobrze. To było mniej więcej 3 biliony, czyli więcej niż ta kapitalizacja krypto. Czy tak jakby nagle krypto znikło, ok? Tak jakby krypto znikło. To, totalna kapitalizacja krypto to jest w tej chwili 1,8 i triliona, czyli 18 biliona na nasze. Czyli powiedzmy, że nawet 2, i yy, 1 krypto by po prostu znikło, tak? Nawet 1,75. i Także, no, cały rynek czeka, cały rynek czeka. Tu też mieliśmy takie poprawki, potem mieliśmy właśnie te dead Cut bounce, bearish rally, a następnie silny sell-off. Lepiej poczekać, lepiej zobaczyć, co się tutaj stanie. Przejdźmy do wiadomości. Wiadomości. Tutaj mamy dense, tu mamy troszeczkę właśnie z blockchainu. Tutaj chciałbym jeszcze pokazać taki właśnie wykresik, a mianowicie reserve risk. Czyli reserve risk należy rozumieć, że jeżeli jest, jeżeli ym, spada ten wykres, to znaczy, że Bitcoin staje się atrakcyjny, jeżeli pozwalają na to warunki, zobaczcie, to Bitcoin wtedy jest do kupienia. W tej chwili jesteśmy tutaj z 5 właśnie, z 5 sierpnia na wykresie, czyli mniej więcej ryzyko kupno Bitcoina, tak jakby taki strach jest mniej więcej taki sam. I jak zobaczymy sobie, to mamy, spójrzcie, mamy round top. Jeżeli przebijemy ten round top, to cena raczej wraca tutaj do podstawy w ogóle tego całego ruchu, tylko mniej więcej tutaj. Więc byśmy mieli tutaj spadek do poziomu tego całego rally, które zrobiliśmy zaraz po tym wielkim spadku z 60 tysięcy, tak? Dlatego wtedy wydaje mi się, że Bitcoin byłby całkiem atrakcyjny, tylko może to być spowodowane przez właśnie pani sell. I dlaczego tutaj każdy mówi, że. Znaczy dużo ludzi mówi, że. Trzeba tutaj uważać, bo cały ten rozgardia się po to, żeby zdampować cenę, i to jest takie sekwencyjne tutaj po prostu robienie wała, tak? O to chodzi, że yy, o to chodzi, że jeżeli cena zacznie spadać, może być paniczny, yy, paniczna sprzedaż, i giełdy mogą się zapchać, i inne po prostu rzeczy mogą wystąpić, i to nie dlatego tutaj mówimy o tym, że no tu może to być coś stać, tylko chcę, żeby każdy widział, co to jest. I zwykle, jak inni ludzie mogą na to zareagować. Po prostu, jeżeli coś będzie nisko stało, powiedzmy, no tutaj, tak? I będzie jeszcze spadało, i nagle ktoś tutaj decyduje się sprzedać. Tak powiedzmy, że Bitcoin spadnie na nie wiem, 35 tysięcy, akcje jakiś tam firm spadną już po nie wiem, 25% niżej i ktoś przy tym stracie decyduje się, żeby wyjść, tak? To znaczy, że jest silny strach. I wtedy nie ma jakichś tam technicznych analiz, jakichś tam różnych rzeczy, nie wiem, cokolwiek ponieważ jest to już panic sales, to jest emocje, po prostu każdy chce się pozbyć tego gorącego ziemniaka, każdy, po prostu e, każdy, więc e, no tak to może wyglądać. E, tutaj mamy jeszcze Funding Rates, jak sobie zobaczymy, Funding Rates są, tu niby na Binance są pozytywne, ale zaraz zobaczymy sobie likwidację dzisiaj. Likwidacje, longi są likwidowane, dlatego cena dzisiaj spadała. I tak jak mówię, ludzie ustawiają się po złej stronie tego rynku. Funding rates, jeszcze zobaczymy, odświeżymy sobie tutaj. Funding rates tak nic się nie zmienia. Tutaj na OKX okay, i na innych są trochę negatywne, ale rynek ogólnie jest plus minus. Może właśnie te na, na tym, na właśnie na OKX okay, te właśnie rzeczy, może one będą, nie wiem, shortowane, nie wiem, czemu się to nie chce włączać. Dziwne, eee, dobra, zwykle jest long versus shorts, o tutaj jest właśnie, na razie shortów mamy więcej, w ciągu ostatnich 5 minut, jak to będę kręcił, to już nie będzie adekwatne, weźmy sobie na przykład ostatnie godziny, no nadal longów jest więcej, czyli przeważają nadal longi, ludzie myślą, że to już będzie szło, jest dużo właśnie rzeczy i tym samym napędziłoby to właśnie stracha troszeczkę tutaj eee, w dół, tak, rynki infoels, pamiętajcie, link jest pod opisem do infoels jest darmowa tutaj platforma i zobaczcie, już nowe godziny tu powstały, już nie 24, a właśnie można sprawdzić, co działo się. Zobaczcie, w ostatnich 24 godzinach dużo Bitcoina wypłynęło, wypłynęło. Jak sobie cofniemy się jeszcze na Glassnode, na Glassnode i zobaczymy, spójrzcie, zobaczymy to w bardziej przybliżeniu. To na tych spadkach widać, że, męcik, na tych spadkach widać, że, spójrzcie, jakie były te zielone tutaj strzały, są to stablecoiny, które były właśnie wysyłane tutaj na giełdę, nie wiem, w chyba celu, w celu zakupu, zobaczcie, bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużo, więc cały czas Bitcoin jest podkupywany, 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 podkupywany. Dlatego na widać, że w ciągu tam ostatniej godziny na przykład, ostatniej godziny, no akurat tutaj było więcej przesłane, ale Ethereum, BNB wypływają, wypływają, wypływają. I tutaj parę słów na temat e, Saitamy, czyli Saitama, taki gem, który właśnie tutaj kupiłem. E, może to być nic, a może to być coś. Nie wiem, czy pamiętacie Shibu. Pewien mój taki kolega właśnie e, kupił Shibę zanim wszystko zaczęło tętnić życiem. E, no i to była bardzo dobra decyzja. E, wszyscy pozdrawiamy tego kolegę, prawda? I e, nie wiem. I Saitama może być czymś e, podobnym. To tak przejrzałem tak pokrótce ten ten cały e, tutaj e, projekt, także e, mają bardzo bogatą, dużą tutaj tą e, społeczność, dużo się informacji po prostu tam jest ruch na tym na tej rzeczy, tak. E, także w Blaze Games będą tam różne rzeczy, partnershipy, gry, nft i w ogóle. Największym wydarzeniem, na które każdy czeka, to jest 13 właśnie listopada będzie e, Saitama Mask Launch Premier, tak. I ten e, Saitima Mask to mamy, 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 mamy. Eee, o tutaj Saitama Mask, gdzieś to tutaj miałem. O jest. Eee, także to jest taki w ogóle projekt na temat, pff, nie wiem, jak eee, wiadomo, funduszy, wealth up i inne, tak? Eee, do tutaj, do farmowania. Zobaczcie, passive income, tak? Deflationary, anti wealth trap i takie tam inne. Chodzi o to, że. Tutaj właśnie będzie, tu jest właśnie burn, że 55% zasobów zostało już spalonych, ok? i każdy czeka na ten Saitama Mask. Ktoś tam jeszcze, widziałem gdzieś tam na Telegramie, tam na Twitterze, ktoś tam coś nabąknął, że yy, będzie niby reklama Saitamy na UFC nadchodzącym teraz, więc tego tego nie wiem. O to chodzi, że Token jest jak inny, tak, ale dzięki prężności yy, całego community, a te community to jest za, zabójcze community holderów, tak, wszystko potrzeb, powstało, powstało na siebie na jej platformie, tu też będą mieć swoją platformę, daje to, że będzie można robić rzeczy, które już są dostępne, jednak wiecie, użytkowość danego projektu jest po prostu pokazana przez to, że jest na przykład duże community, ok. I jeżeli na przykład mamy dobry projekt, dobry coś rzeczy, ale mamy małe community, nie w Pizziec ten projekt się po prostu nie obroni. Nie da rady. Każdy software, nawet najlepszy, bez po prostu możliwości użycia, jest beznadziejny. Tak samo komputer bez oprogramowania, tylko kupa złomu. tak? Więc. No nie wiem, ja tutaj zaczepiłem trochę parę setek tutaj <laughs> zobaczymy, co z tego będzie. Może być wszystko, może być nic. Oczywiście nie jest to porada. Mówię tylko co tutaj zrobiłem. To jeszcze Dero, powiedzmy takie privacy Ethereum, smart kontrakty na właśnie Privacy. Może to być drugie Ethereum, jeżeli będziemy mieć Privacy Coin Rally, tak? Ja posiadam w moich tutaj zasiekach Secret Network na przykład więc. Um, więc to może być coś e, też kolejnego. E, Banki wspominałem o tym wiele razy. E, Algorithmic Liquidity Market Maker dla e, Market Protocol da Avalanche. E, projekt cały czas się rozwija. E, mają różne tutaj e, gadżety. Teraz pokazali swoją po prostu e, milestones i achievements, co dokonali, a także co będą tam robić. I to, zobaczcie, 2 biliony, czyli 2 miliardy Yy, dostał dodany w asetach w ciągu dwóch, dy, dwóch tygodni od startu. Okay. Yy, jest listowany na czterech yy, giełdach, na przykład na Qcoin. Link jest też pod yy, opisem. Tam pamiętajcie, Qcoin niech tylko rynek wróci. Qcoin ma bardzo, bardzo dużo gemów. Bardzo dużo gemów. Kanga Kanga zmieniła swój interfejs tradowy i w tej chwili już można używać tutaj mazaków, pisaków yy, z TradingView, więc to zostało dodane. Jeżeli mamy tryb Basic, mamy ten stary. Jeżeli mamy tryb Pro, to mamy tutaj właśnie. Kangowe rozwiązania, można dodawać indykatory, można zobaczyć pełen ekran i sobie tutaj różne rzeczy robić. Już wkrótce znowu będą krótkie filmiki, tym razem z Teamem yy, ludzi, którzy też pracują dla Kangi, tylko ze Sławkiem, żebyście wszystkich tam zobaczyli i będziemy głównie pokazywać ich produkty. Ich produkty, ok? Bo zwykle komentarze dojdą do tego, że pokazuję cały czas Kangę, namarzę na Kangę, robię tutaj ten. Posłuchajcie, Kanga posiada parę produktów. E, które tutaj są i które Wy będziecie zainteresowani używać. Teraz każdy z rana te wszystkie rzeczy, ok? Ale jeżeli będzie czas płacenia podatków, jeżeli urządy skarbowe na Was będą tutaj atakować, jeżeli będziecie chcieć, nie wiem, na przykład wziąć jakieś pożyczki, ok? I banki nie będą Wam dawać, ok? To nagle każdy będzie odświeżał te filmiki, i będzie robił. Ja na końcu zrobię taki długi filmik z tych pociętych tam 5-7-minutowych wywiadów, żebyście mieli wszystko w jednym miejscu. Więc nie mówię, powtarzam, nie mówię, żebyście się ładowali w token Kangi, ok? Tylko żebyście zrozumieli, jakie usługi są tam. Są to usługi kryptowalutowe, nie kupowanie, nie tak jak każdy Janusz tutaj biznesu, lokatorowy wejdzie w krypto i tak kupować monety. On jest tutaj krypto. Kupować monety i trzymać to jest tylko jedna dziesiąta w ogóle funkcji tego, całego DeFi, całego krypto, okej, okay? całego, całego tego, tej całej tutaj zabawy, tej, tej nośnego nowego systemu. Chodzi o to, żebyście zrozumieli te usługi, bo to dopiero odsprzęgli Was od reszty społeczeństwa. Rozumiecie? Dopiero jak Wy będziecie wiedzieć. Pomyślcie sobie, że jak Wy się nauczycie, jak brać pożyczki, albo jak na przykład robić, nie wiem, POS na tych opl tam, tak? I wejdzie was sąsiad w to, OK? Czy tam nie wiem, grupa sąsiadów, okay? czy grupa znajomych, którzy dopiero usłyszeli na przykład o, nie wiem, o Shibu, czy tam o Saitamie i będzie tutaj jazda, tak? Eee, ludzie, wy już będziecie wtedy do przodu, wy już będziecie wtedy do przodu, bardzo do przodu. I coraz więcej ludzi wchodzi, coraz więcej ludzi już nie ma tego pojęcia, więc warto się tutaj przyinteresować tutaj czymś. Eee, cały czas tutaj właśnie wychodzą jakieś wiadomości. Eee, proszę bardzo, Chain Bridge Capital eee, i właśnie Kanga Exchange po prostu są to strategiczne strategiczni inwestorzy, czyli inwestorzy, którzy dają na przykład liquidity, inwestorzy, którzy dają na przykład różne rozwiązania backendu. Są to inwestorzy, którzy zwykle, na przykład ten Change Bridge Capital brał udział też w innych giełdach, dużych giełdach, tak, pokroju na przykład FTX a i innych. Więc, no, dobrze, dobrze się zapoznać, dobrze się zapoznać. Tak jak mówię, nie nastawiajcie się. Na kupno tego tokenu. Tego tokenu już nie można kupić, tylko można go przyskupić przez ten set i tam to jest IDO, tak? Jak już coś, to piszcie na telegramie ten albo telegramie kangi, jak chcecie kupić, ale to nie o to chodzi. Pierw poznajcie to, poznajcie, bo jak zrozumiecie usługi, które są fizyczne, rozumiecie? To nie są obiecanki, że no my słuchajcie, do, dostarczymy wam coś tam, nie wiem, w system łańcucha dostaw i będzie. Ludzie. To, to są rozwiązania, które trzeba, nie wiem, no supply chain, trzeba tutaj jakieś systemy, a tutaj to już jest. Rozumiecie? Fizyczny produkt. Pamiętacie SK? Jak każdy tam sadził coś tam? SK miał produkt fizyczny. Zamki. Połączone. Zamki. Fizyczny produkt. Okay? Fizyczny. Mało kto ma fizyczne rzeczy. Fizyczne. Nie jakiś tam out of blue, pokazywanie pogody za pomocą oracles. Fizyczny projekt. Fizyczny produkt. Fizyczny. Okay? Także e, trzeba było tutaj się zastanowić. E, layer 2 bit, dobra strona l2bit.com, e, możecie sobie zobaczyć jaki jest TVL, e, tutaj value locked, na przykład na e, różnych właśnie bridge'ach tutaj, swapach na, do bramy drugiej warstwy, ok. E, total value locked, e, total value locked, kurw zaseło być pierwsze, zobaczcie, na różnych chainach jest dostępne, ale prawdziwym hiciorem jest to, na co cały czas poluję, jeszcze czekam właśnie te zwalania się nóg, a potem przyładuję torby w sushi swap. Sushi jest na większości różnych blockchainów. Pamiętajcie, Sushi Swap jest to taki Dex, taki Uniswap, ale bez znajomości drużyny. Nie wiadomo, kim do końca jest drużyna, ok? Oraz jest tutaj chyba zwrot, jeżeli ktoś trzyma tokeny, to jest chyba zwrot już jak już nie pamiętam, czy tam z opłat z właśnie protokołu. Idzie część do Was. Tego nie ma Uniswap, ok? Tego Uniswap nie ma. DeFi Pulse to kolejna strona, w której można zobaczyć całkowitą kapitalizację, to jest zamkniętą dla właśnie DeFi, ok, dla DeFi. A we tutaj na pierwszym miejscu, tak, e, całkowicie, więc e, różnie jak widzicie, różne rzeczy podają. Jedni mierzą tak, jedni mierzą taką miarą, jedni w inczach, tak. E, nie wiem, czy to jest Polkadex, Ktoś mi tutaj pisał, ale nie sprawdziłem tego. Nie wiem, co to jest za bardzo. Polka, Dex. tu jak widzimy, ten największy wallet. E, Skupował do 16 września i na razie same tutaj, yy, same tutaj, właśnie dodatki były. Zobaczymy, sprzedał 3 września, no i potem mieliśmy takie spadki. Sprzedał za 1500, zobaczcie, odkupił już o wiele, wiele więcej. Czyli sprzedał na topie ostatni tak, a kupował na tych yy, dipach. Dobrze, Luffy, e, Luffy to kolejny mikro, nie wiadomo, moon token lub e, zależy jak to zwał, tak zwał, wszystko albo nic, tak zwane. E, Luffy kupię też sobie za parę rzeczy. Nie mam pojęcia, okej, okay. nie mam pojęcia. E, po prostu e, mam tutaj donos od niektórych z Was, tu, jeśli pokazujecie mi duży ruch na na przykład Twitterach, duży ruch na wiadomościach. Chodzi o to, że im będzie większy hype... Tym po prostu nowi e, Kowalscy, Marfi, Hygie, i coś tam, będą w takie coś się pakować. Pamiętacie różne właśnie inne projekty, które po prostu sobie nie przedstawiają, ale jednak idą na moon? No właśnie, e, dlatego może to już być coś takiego. Bitfinex został dodany do smart engineu, właśnie Swissborga. Swissborg będzie wydawał teraz też update na temat swojej platformy i innych rzeczy i spodziewałbym się tam wkrótce różnych udogodnień, typu na przykład pożyczki też. Oraz na przykład jakiś, nie wiem, może użycie karty, może coś tam, bo Swissborg ostatnio troszeczkę się opuszcza w tym wszystkim i żeby trzymać swoich klientów, musi tutaj dać. Ma najprostszy interfejs ze wszystkich innych aplikacji, które ja używałem do kupowania krypto, dlatego w pierwszej kolejności zawsze to pokazuje, no bo ja tutaj też daję. Wypłata środków na konto bankowe też nie ma problemu, ja wypłacam cały czas. No, KYC trzeba zrobić, niestety, ale tak właśnie to działa. To jest smart engine, czyli Swissborg jest podłączony, do giełd zcentralizowanych, jak wymieniacie krypto na krypto na Swissborgu, to on szuka, albo kupujecie krypto za fiat, to on szuka najlepszej ceny z centralizowanych giełd w danym tym, w, w danym czasie. Synapse Gaming has arrived, tak? czyli lunchpad Synapse działa i powoli Synapse zaczyna się rozkręcać. Dobre community, rzeczy pozytywne. Cały czas chłopaki pracują nad właśnie. Różnymi NFT-kami, game to earn i a, modelami nowymi, i próbuj, będą próbowali pewnie scalać jakieś e, e, tam value investors i tam różne VC, funds, tak, żeby stworzyć coś takiego. Właśnie Snap jest takim przykładem, jakby ofert, które będą skierowane właśnie do um, banków, do funduszy hedgingowych, do funduszy inwestycyjnych w celu właśnie zarabiania i korzystania właśnie z blockchain, z tych projektów, to tylko kwestia czasu, aż te, tego typu projekty będą proszone o, o właśnie banki, tak jak na przykład, nie wiem, Tenset, tak jak na przykład właśnie, nie wiem, różne rzeczy e, mogą, nie wiem, tokenizacje na przykład mogą być na produktami dla banków. Synaps może mieć właśnie ten VC fund, czyli a powiedzmy będą, nie, nie wiem, dawać możliwość inwestowania e, razem z grupą dużych inwestorów dla małych właśnie rybek jak my, no, duży plan, duży plan, dużo rozwoju, du dużo, dużo właśnie rozwoju. I tutaj mamy jeszcze, a ktoś mi tu podesłał Ewan Polska, e oficjalny kanał, taki Whistleblowers, tak, coś takiego. Nie oglądałem tego jeszcze, muszę to zobaczyć parę kanałów, więc e nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja nic nie wiem, e urodziłem się, tylko półgłupi, więc e nie ma sensu. E Top ICO protokol, zobaczcie, Banku, tak, e by total value locked. Mamy tutaj też awę, więc zobaczcie, jeżeli BenQ jest pokazany z takimi bożyszami jak Awe, compound, tak? Wenus, nawet, który ostatnio nie za dobrze tam próbuje się wydostać, ale ten oraz kawa jest najmniejsza, zobaczcie. No, jest duży potencjał, ale BenQ, jak tylko AWAX będzie rósł, BenQ też będzie rosło. No już o Saitamie tutaj powiedziałem trochę słów. Tu jeszcze przemek pokazuje, dzisiaj pokazywałem na telegramie. Kantor stacjonarny, ulica Starowiślna. 6, Także tutaj macie na 3,21 kryptohasło z prowizji 4,5 na 3%, tak? Obsługujemy Bitereum, Bitcoin, Ethereum oraz USDT. Także tutaj numer telefonu, tam wszystko na Telegramie ci było podane, możecie tam iść i właśnie zobaczyć sobie, tak? Tu jeszcze ktoś pisze, że o misego Go wzrosło, ponieważ zrobili na nim, a o misego bardzo ładnie wystrzeliło też do góry. Też się trzyma dobrze, bo zrobili właśnie na nim Boba Network, czyli najtańszy z możliwością rozszerzenia smart kontaktów na Layer 2 Ethereum, także sieć, która po prostu też Layer 2 i obsługę właśnie smart kontraktów, czyli taki od, odciążnik dla właśnie Ethereum, tak odciążnik, który mówi, niektórzy mówią, że właśnie Puls Network będzie odciążnikiem dla Ethereum. No zobaczymy, wszystko się okaże. I tu taki projekt jeszcze jest. Mo network ma tylko 26 na telegramie polskim userów, ale posłuchajcie, to jest Mo network. to jest rzeczy, które Wy mi podsyłacie, tak, czasami ja tam, jak mam czas, powiem tak, bardzo dużo różnych projektów mi podsyłacie, tak, w kolejnej kolejce mam tutaj do pokazania ERN, NVK, okej, okay? tu jeszcze ten, takie projekty właśnie do NFT, tu mam zapisane, PIDEX już było, tak, nie wiem, dużo rzeczy mi podsyłacie, nie mam czasu wszystkiego czytać, Czasami coś tam e, liznę. Tu akurat e, właśnie wychwyciłem takie coś, czyli mój protokół. E, zobaczcie, to jest bardzo ciekawe. Pozwala na, e, pozwala transportować Web 2.0 na Web 3 aplikacje, owczeń, onczeń, kroczeń. Ok, e, daje to właśnie nowy krok. Ok, w, wiecie, dużo jest firm, które mają swoje różne rozwiązania. I zwykle są to duże korporacje, które tam nie wiem, mają swoje sokety, tak jak nie wiem, LTO bodajże i UB, UBT, tak? A głównie tutaj przydują, ale są inni, różny, inni różni gracze, którzy mają softwareowe rozwiązania webowe I, i, i zobaczcie, że właśnie to jest porównanie tego montu, jest coś jak next step, żeby łączyć y, obecny software i y, internet z zdecentralizowanym blockchainem, tak? Żeby budować właśnie y, tą ewolucję. Nie, 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 nie wiem, nie orientuję się zbytnio, czy jakiś inny projekt ma właśnie coś takiego, ale Monetwork jest jak zdecentralizowany superkomputer z uniwersalnym systemem operacyjnym, tak? czyli daje możliwość właśnie Computation Service, to jest podobnie troszeczkę jak RLC bo on też zamienia te dane i daje do w ale on bardziej zajmuje się tak tym, privacy data, data e, transfusion, czyli jakby braniem z korporacyjnych danych i wrzucanie je na blockchain i zapewnia, że są one niezmienne. To jest bardzo ważne, tak? Bardzo ważne. Także e, mogą właśnie tutaj, oni dają usługę, żeby e, każdy app software mógł być podłączony właśnie z interfejsem, z, z wszystkimi po, blockchainami. Hmm. Czyli use cases y mają szybki speed, tak? Volume, DeFi oracles, Uh, blockchain gaming, tak, bridging i cross -chain NFTs, uh, to Moon Network uh, use case, tak uh, i tutaj są takie różne pytania, uh, what is Moon Network for, czyli właśnie mówię dla aplikacji, uh, software application uh, zdecentralizowanych i verified, uh, nie jest do trzymania danych, tak, uh, projekt tutaj jest, tutaj właśnie projekt daje łatwą integrację i adopcję, Okay. I, I tanią, i szybką, i właśnie jest bardzo intuicyjny. Okay. To jest bardzo ważne, bo dużo funkcjonalności e, firmy będą gubiły, jeżeli będą się tutaj e, z, zmieniały. I teraz, jeszcze taki roadmap też tutaj jest: First Step, Testnet, tak? Customer Access, SDK, e, Partner Network. Także cały czas, i tutaj właśnie generacja druga: Zencryptowany e, Industrialny Cluster Node Network. Okay? Każdy może mieć noda. Collateral system for nodes brzmi tak, jakby można było nieźle tutaj, nie wiem, dać zabezpieczenia z tej już, nie ehm, Tak jakby dawać, jakby zaplecze, że można było z, nie wiem, nody postawić. A high possible security level skupiają się na bezpieczeństwie i tutaj był właśnie Prevent traditional 51% attack, czyli jakąś tam technologię robią, co po prostu e, zabezpieczenia tych nodów będą rezultowały w tym, że nie będzie można zrobić za bardzo 51% attack, no zobaczymy. I ten rysunek tutaj pokazuje, że właśnie mamy, zobaczcie, DAP3 software, data feeds, AI, machine learning, tak? IoT devices i wszystko to jest właśnie przez ten e, protokół tutaj ich obsługiwany przez ten network i oni są po prostu jako taka brama, czyli jeżeli trzeba będzie dane przenieść skądś tam, to mają też data feeds, które po prostu te dane będą tutaj e, dawały, a potem poszczególne właśnie rzeczy będą konsumowały te dane, które są sprawdzone ze światem zewnętrznym, zewnętrznym. E, scaling, high speed, connectivity, interface, cross-chain, tak? A, takie właśnie rzeczy. I tutaj jeszcze go dodam, że nie możecie tego kupić, <laughs> ok? nie ma tej monety na Coindeko, tylko właśnie pokazałem, że coś takiego nadchodzi. I sale jest chyba według y, tego, co mi tam tutaj donieśliście, to jest na y, MakerDAO, maker tak MakerDAO, ale y, nie, wiem. Nie, nie wiem, nie wiem jakie są warunki, nie wiem gdzie to jest, to już na, chyba na MakerDAO stronie czy tam w telegramie, musicie popatrzeć sobie. I teraz jest chyba jakiś tam pre-sale, czy może to jest private sale, ale warto się tutaj zainteresować tym, bo yy, może będzie to kolejny. Nie wiem, może będzie public sale też za jakiś czas i wiecie, no złożyć podanie, przystąpić i a, takie, takie właśnie rzeczy, które się różnią od tego, co już jest na rynku, zwykle dają dobre rezultaty. I potem to od Was zależy, czy po prostu zdampujecie tą monetę, czy będziecie ją trzymać trochę na dłużej. Um, warto tutaj coś zrobić. Ja nie mam tej monety, tak jak już tutaj mówię, dla tr transparencyjności i nie można jej też kupić i zobaczyć, czy będę przystępował. Po prostu to jest jeden z projektów, który mi przysłaliście, bo szanuję też Wasz czas i szanuję rzeczy, które mi tu przydajecie, tak jak mówię, przepraszam tylko, że nie mogę wszystkich przeczytać. I o wszystkich powiem. Właśnie mówię, kolejnym, który mnie interesuje, to jest właśnie NVK, więc osoba, która mi to podsyłała milion razy. Tak mam to już tutaj na radarze i, i, i będę tutaj e, przynajmniej może pokażę jakieś obrazki <grym> następnym razem. Dobra, 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 dobra. Aha, jeszcze chyba nie koniec, nie koniec, nie koniec. Proszę bardzo, coś się nieciekawego dzieje, gdyż mam pakt e, Australia, UK i US i e, UK i US będą e, ten, będą e, pomagały Australii e, zbudować Flotę Stealth Submarines, czyli flotę łodzi podwodnych niewykrywalnych, Tak? Hmm. wiecie, to nieciekawie trochę wygląda. No, mamy Chiny, mamy pakt, mamy tutaj. Wiecie, w 1920 były podobne różne rzeczy. No i jedziemy, jedziemy z naszym Evergrande, ale to może może troszeczkę odsapniemy. Fear jest bardzo duży. Kupa leci po kolanach, już ominęła gacie. Tutaj tak samo, Fear jest dobry, CryptoBubbles, Gala, Troy, no to jeszcze to są hiciory z wczoraj, prawdopodobnie jeszcze do końca nie spadły, tak, um, reszta czerwono, 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 no i mamy, mamy Evergrande, tak, I tutaj zobaczcie, bardzo dużo rzeczy, zaraz Wam powiem, dlaczego to jest takie kluczowe i jakie rzeczy będziemy obserwować tutaj, ok, bo to jest mm -mm, dobre, 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 zobaczcie, jest dużo projektów, około 800+, plus które w Chinach są wstrzymane, okay? czyli um, jest, jest niedostarczone. Pomyślcie sobie, ktoś z ludzi, inwestorów, ludzi prywatnych, okay? Nie wiem, fiat marines yy, chińskich, inwestuje właśnie w jakieś nieruchomości, kupuje dziurę w ziemi i pizdziec, będzie się z tą dziurą bujał do pewnie czarnej dziury okay? i takich ludzi jest mnóstwo, firm. Wykonczyniowców, to jest tu mam różne rzeczy, różne, różne, różne rzeczy. Zwłaszcza, tutaj właśnie firma mówiła, że właśnie jak to się wypowiadają, że nie, nie będą, że Chiny raczej nie będą wyciągały, właśnie to, it seems very unlikely that they would help a private firm, ok, że, że właśnie pomogą tej firmie, ok, pomogą tej firmie. Że, że tak jakby Chiny nie, nie, nie wyciągały ich, ok? Zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, pożyjemy zobaczymy, co zobaczycie. Ehm, w Chinach właśnie oni, e, ten ta dała wystrzeliła bardzo dużo projektów, ok? Bardzo dużo projektów. Wiadomo, Chiny parły, żeby się rozwijać, parły, żeby się rozwijać, i zobaczcie, ehm, e, sprzedawali apartamenty na lata, zanim były one w ogóle, że nim łopata była wbita, okej? Okay? Żeby już mieć pieniądze na dalsze rozwoje. Okay? i na właśnie ten na, na, na akcjonariuszy na dywidendy inne. Czyli był to taki no pązyskim, okay? yy, lata właśnie agresywnego pożyczania okay? I właśnie, y, ostatnie właśnie działania y, Beijing czy właśnie tej Pekinu na tym y, ograniczaniu tych kredytów, tej linii kredytowej spowodowały, że właśnie ten gigant został właśnie pozbawiony tlenu. I wszystkie inne projekty w y, wszystkich miastach zostały kompletnie zatrzymane. Firma y, dostała ciąg różnych tutaj zażaleń, y, protestów od supplierów, od małych inwestorów, od homebuyers, którzy właśnie dali swoje życiowe, życiowe, zapamiętajcie, życiowe oszczędności, ok, i dali właśnie do firmy, która obiecała, że da im rzeczy. Czyli zobaczcie, ludzie, zmienię tylko kolor, ludzie. Zaczęli brać kredyty w bankach, ok? W bankach, żeby dać tej, 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 tej firmie całej, tak? Eee, ok, Evergrande, żeby ta mogła budować im domy, ok? Dużo ludzi się zapożyczyło, bo to tylko nie oni się zapożyczyli, ale ludzie, ok? I teraz tak, kasacja tego powoduje, że ci ludzie są skasowani, ok? To jest duża dewastacja, jeśli chodzi o, o taką gospodarkę, ok? Duża, bo to rodzi też potem pytania. Czy ja będę mógł zaufać za y, kolejnej y, firmie, kolejnemu deweloperowi? To jest potem strach przed inwestycją, tak zwany. To jest już takie same rzeczy. Ym, to właśnie. Słuchajcie tego, słuchajcie tego. Zobaczcie, jak głęboki syf tam tam jest, ok? I że właśnie inni ludzie to podpucha, to nic z Słuchajcie, słuchajcie. Niektórzy pracownicy e, nagabywali swoich przyjaciół i znajomych, żeby pożyczyć pieniądze dla firmy. Firma powiedziała, że nie będzie ten. Jeżeli, zobaczcie, those, e, those who wanted to keep their bonuses would have to give. Evergrande, a short term loan, czyli pracujecie yy, dla firmy, powiedzmy, nie wiem, pracujecie dla Biedronki, czy tam dla, nie wiem, Lidla, czy pracujecie dla jakiegoś lokalnego, nie wiem, Janusza Biznesu, tak? I Janusz biznesu przychodzi do was i mówi, słuchaj, e, Karolinka, słuchaj, e, Marek. Y, dam wam bonusy, ale musicie mi kasę pożyczyć. Jak to jak to wygląda? Kumacie. I wychodzicie po rodzinach i i bierzecie flotę, i oni zadłużają się w bankach, żeby inwestować, ok? Żeby inwestować. Dobre, co? Dobre. Całkiem, całkiem dobre. No i właśnie dużo rzeczy tutaj właśnie jest tego typu. I to powoduje, że co zrobią klienci właśnie tego, wiecie, dużo ludzi jest utopionych, okej. Okay? Co z obecnymi produktami? I to są inwestycje, to są kupione domy do mieszkania na przykład. Ja wiem, że Chińczycy kupują po 4-5 domów teraz, ok? ale to jak mi nie było, to są czyjeś pieniądze które mogłyby być wydane gdzieś, a stworzy to negatywną lawinę, okej? Okay? I tak właśnie było właśnie z tym Lehman Brothers i dużo ludzi mówi to, o, każdy porównuje to do tego, tego, a to co innego, to nie o to chodzi. Lehman Brothers byli, ten Lehman Bank, tak, by, by było pojedynczym eventem w Stanach, okej? Okay? Tutaj jak się okazuje, może być kaskadowość. Słuchajcie, Chiny nie mogą zdewaluować swojej waluty, ok? Teraz, ponieważ długi wszystkich innych korporacji i firm zaciągnięte w dolarach pójdą do góry, ponieważ jeśli waluta słabnie, to tamta druga idzie do góry, prawda? Tamta idzie do góry. Tak właśnie tak właśnie wygląda, że ludzie, którzy właśnie zainwestowali, firmy, którzy mają pożyczki w USD, mogą spowodować, że może to być kaskadować, tak? Może kaskadować. Mało tego, credit default swaps okay, idą do góry, czyli credit default swaps, jak wiecie, z filmu Big Short... E, właśnie Michael Burry e, kupował Credit Default Swaps, gdyż wiedział, że e, nie będą w stanie sobie banki poradzić z tym wszystkim, po prostu jak to piznie. No i tak samo tutaj rosną te Credit Default Swaps, rosną jak w tym filmie, <grych> jak w tym filmie, rosną do góry, rosną do góry, jak pazury, ok? Więc spójrzcie, e, Leitchman był pojedynczy, tu okazuje się, że jest jeszcze wiele połączeń, ok? I teraz są pytania, kto inwestował w te wszystkie rzeczy? Tutaj mieliśmy listę rzeczy, listę firm, które tam są, krąży po internecie, które tam yy, była. Są to topowe firmy z S&P 500, okay? topowe fundusze inwestycyjne, topowe fundusze emerytalne, topowe fundusze powiernicze. Grayscale jest tam na przykład, Vanguard jest tam na przykład i reszta innych, którzy trzymają emerytury różnych ludzi, w tym na przykład europejskich państw, w tym na przykład pewnie też polskich funduszy emerytalnych, ok, I teraz pytanie jest takie, ile długu ma mój bank? Ile długu... E, trzyma inwestycji mój fundusz emerytalny? Ile długu trzyma mój e, makler? Tam, ile długu, kumacie, ile długo tego, tak? To buduje brak zaufania. To buduje brak zaufania. Chiny muszą zareagować, by dać gwarancję. Ok, by dać gwarancję. Jeżeli tego nie będzie, nie będzie niczego. Wtedy ciupnie SP 500, ciupnie się później e, chińska gospodarka, no i możemy mieć wtedy bardzo pięknie. Więc ja myślę, tak czy siak dadzą im, tylko pytanie jest ile jeszcze pozwolą, żeby po prostu ten demy czy zaszedł, żeby ktoś w swoją lekcję odpukał. No i patrząc na ten pakt Ameryka, UK i Australia Chiny mogą trochę przykręcić śrubę tam, żeby te państwa też troszeczkę tutaj troszeczkę tutaj pogłotowały się. Jednak jednak jest też tutaj pewien haczyk, który będzie właśnie w czwartek, tak? John Power wyjdzie i będzie tam mówił, czy będą dalej drukować, czy nie będą. I wyobraźcie sobie, co się stanie, jeżeli będzie mniej dolarów, nie będą drukować, nie będą dawać stymulusów, nie będą pomagać celowi. Co się stanie z dolarami? Będzie ich mniej. A co się stanie, jeżeli jest duży popyt na dolary, ponieważ yy, wtedy nie będą drukowane i ich wartość będzie rosła? A DXY, zaraz sobie zobaczymy, w jakim układzie jest DXY. Więc DXY, czyli wartość yy, dolara, jest, zobaczcie DXY, jest, mamy tutaj konsolidację, mamy tutaj konsolidację i czekamy na pewnie czwartek, zobaczymy co tu jest, na razie bujamy się w tym rzędzie zwykle jest to odbicie, odbicie i potem wybicie górą, tutaj w te, z tego pakietu, ok, więc co wtedy stałoby się z Chinami, potrzebowaliby znowu e, dolara, więc e, wątpię, żeby drukowali swoje pieniądze, bo potrzebują e, też kredytów dolarowych, kredytów dolarowych. Także może być dobrze. WX dzisiaj troszeczkę się tutaj zszedł na ten retest. To tak jak mówiłem, mniej więcej, że będę retestował ten poziom. No i zobaczymy jutro co to będzie. Zobaczymy jutro 3-4 dni, które teraz będą właściwie 3, tak już tylko nam zostały. Zobaczymy, gdyż pamiętajcie, że giełda chińska jest zamknięta. Evergrande nie jest do tradowania. To jest zobaczcie, mam też wykres. ty, SPX. Mamy tutaj, o, NGF, jest. Mamy tutaj wykres, nie jest tutaj, ona właśnie stoi. Ale jak tylko akcjonariusze zobaczą, że są drzwi otwarte, no to nie może być dump. Um, dump tu, dump tam, dump tam, no to no, zapowiada się ciekawy. Dlatego właśnie cały rynek czeka, cały rynek stoi. Dlaczego Bitcoin jest z tym połączony? Jeżeli, jeżeli pomyślcie sobie, ktoś traduje na tutaj, a wszystko to jest spowodowane na kredycie, i ktoś tutaj traduje na kredycie, i nagle broker do ciebie dzwoni i mówi, słuchaj, mówi Januszu, e, mówi, e, Jan, Janusz, mówi. Y, 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 y jest spadek, a Ty jesteś na dźwigni X75, Kasy teraz albo likwiduję Twoje konto. To opierdzielisz wszystko. Nie wiem, Atom dał Ci zyski, opieprzesz ma Co z tego, że możesz zyski, jak konto Ci zamkną? Bitcoin dał Ci 6x, nie będziesz trzymał do 150 tysięcy, już go sprzedasz. Ethereum już go sprzedasz. Co prawda Bitcoin spadł teraz. Co z tego? Ale jest kasa tam, więc sprzedajemy dalej, tak? I dlatego potem ten sprzedaje, ten sprzedaje, ten sprzedaje. Inni widzą, że wszyscy sprzedają. Zaczyna się panic sell. Zaczyna się właśnie pani Xel. Dobra, także wiemy mniej więcej na co będziemy czekać, tak? Can retail customers compete? Tutaj właśnie, tutaj właśnie jest taki dosyć dobry artykuł właśnie, że Kompas daje możliwość inwestowania w koparki domowym użytkownikom, czyli on odpowiedzialny jest za suplejowanie właśnie tych ASIC minerów. I jak tutaj mówi, że retail właśnie dosyć sporo zaczął wchodzić w te różne rzeczy i tym samym E, kopać po prostu w domu, czyli łączą się oni w pulę i razem tam po prostu e, robią. To jest bardzo dobre podejście, ponieważ jeżeli hash rate spada, pierw podnosi się poprzez małą poprzez inwestycje małych retail supplierów, więc e, no tutaj akurat jest rynek, i jak oni mówią, że rynek cały czas podnosi od tamtego roku, tak? czyli teraz każdy chce coś majnować w domu, każdy chce coś w domu. Basel Committee, tak, e, tutaj dostało właśnie ten. E, dostało e, niezbyt dobrze, ponieważ, zobaczcie, banki próbują wejść w krypto. Słuchajcie, trade'owe grupy e, dały list do Basel Community. To jest Basel Community to jest zabezpieczanie rezerw w bankach, na przykład we w złocie, tak? Basel 3 się nazywa, że każdy bank musi mieć ileś tam, ile złota w swoich rezerwach, żeby mieć zabezpieczenie po prostu aktywów, tak? I to, my napisali do tej community, żeby e, rozważyli, jeszcze raz, krypto proponowane holdingi, bo są zbyt restrykcyjne, spójrzcie. Zasady tego są takie, że banki są po over collateralized, czyli trzeba wydać więcej zabezpieczenia, żeby móc udzielać pożyczki, czy inwestycji w krypto, tak. I Basel powiedział, że trzeba mieć 1250 tego, gdzie na przykład e, Ethereum lub inne platformy potrzebują bodajże 150% zabezpieczenia, czyli jeżeli chcecie pożyczyć 10 tysięcy, to musicie dać e, e, bodajże 20 tysięcy kapitału, tak, wtedy mam 50%, tak, 150%, no i ten. 20 tysięcy, żeby pożyczyć 50 tysięcy, tak? Czyli dajecie 100%, a 50% możecie pożyczyć. A tutaj jest 10, 12, 12. <grymne> dobre, 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 co? Więc e, Trade Groups e, tutaj właśnie powiedzieli, że to nie jest w ogóle tego, że, e, że nie, nie będzie można tego zrobić, żeby dawali inne asety, ponieważ e, nie, 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 da, nie da to bankom wejścia do inwestycji i właśnie... E, proponowanych inwestycji dla właśnie innych biznesów. 30 milionów Ethereum jest tutaj w ruchu, ponieważ były tam szef jakieś giełdy. Ok, został zawinięty, został zawinięty przez policję w Warszawie. Tak? No i tutaj właśnie jakieś tam skamy, jakieś tam tutaj transakcje typu tam laundering Money jak zwykle tak, no i kolesia powineli i on przelał gdzieś pieniądze i e, nie ma, nie mają tutaj e, ten floty, tak. nie ma, nie ma tego floty, więc e, więc e, gdzieś tutaj to krąży, tak e, i ten, znaczy gdzieś, no jest na jakimś polecie i to pokazuje, że zobaczcie, mając swoje, swoją kasę, sami możecie zobaczyć, co to się dzieje. No akurat pewnie jest tutaj uwikłane dużo ludzi, e, którzy tam wpłacili, nie wiem za giełda, w ogóle jakaś dziwna skądś tam. Coinbase e, daje 8,5 miliona, żeby właśnie przybliżyć, wziąć DeFi to Bitcoin, tak, czyli e, razem Coinbase, XRP, OKX, czyli gracze z pierwszego kurna stołu, tak? Eee, ten. Eee, próbują tutaj zachęcić deweloperów, żeby budowali DeFi na Bitcoinie, DeFi na Bitcoinie. Eee, warto zwrócić tutaj uwagę, że Coinbase został zaproszony na właśnie przez SEC, czyli Security eee, coś tam Commissioner, tak? K taką komisję tworzy wartościowych w Stanach? Yy, dla tutaj pokazania na temat loanów tak, i innych rzeczy, yy, jak to działa, ten i od razu karę im zapierdzili. W ogóle zero gadania, tak, więc oni się wycofali z tej, z tej z oferowania loanów Coinbase tak, yy, Venture, ale widać, że już przygotowują jakiś drugi atak i widać, że rząd idzie w swoją stronę, a ten, a yy, oni idą w swoją stronę. I tutaj oni planują właśnie zrobić DeFi na yy, Bitcoinie, używając właśnie Layer 2 Extension, a także właśnie, że ten. Yy, Nowy portal Fabric Technology daje też layer 3 privacy on cross-chain transactions. Także szykuje się coś dużego tutaj właśnie na e, Bitcoin. Węgry, Węgry, Węgry po raz czwarty podnoszą stopy procentowe. Tak, po raz czwarty podnoszą stopy procentowe. Wszystko idzie do góry, tak, wszystko idzie do góry. Tym samym, e, tym samym u nas e, mieszkania Eldorado trwa sezonowa zadyszka w budowach mieszkań, ale tak znacznie lepiej niż przed rokiem. Czyli pięknie, wszystko idzie do góry, wszystko idzie do góry od lutego yy, y, liczba rozpoczętych budów zmniejsza się o 25 tysięcy się zmniejszyła. Nie wiem, czy to jest taki sezon po prostu, ale co chcę pokazać z tego wykresu tutaj, ok, to, że, nie, to nie ten wykres, momencik, o tutaj, to jest wydane pozwolenie na budowę. Zobaczcie, w 2020 roku w listopadzie był pik, następnie potem mieliśmy wyższy dołek tutaj, ok, wyższy dołek, jednak tutaj już był niższy szczyt, i tym samym mamy niższy, znaczy wyższy dołek jeszcze, to jest, to do dobrze świadczy, bo tu cały czas trzymamy się na tym suporcie. Czyli o to chodzi, że mentalność tego nadal pozostaje taka sama na wysokim poziomie, że I need, I need, must, must, must. Jednak już wybicia, czyli kupujących jest coraz mniej. Już mamy, zobaczcie, chęci i, i nie wiem, drogie budowy, coś takiego powstrzymują. Już mamy kolejny niższy szczyt, czyli mamy niższe szczyty, na razie wyższe dołki, ale ten jest już niższy bodajże, tak? Ten jest już niższy minimalnie od tego, więc może to być właśnie downtrend z tym spowiązany, a taki downtrend powoduje, że tak jak tutaj zobaczyliśmy spadek i trochę opóźnienie w tych wszystkich budowach, to był słynny marzec tak 2020, może tutaj coś się urodzić, to właśnie nam mówi właśnie ta giełda, że mamy na razie taką jakby konsolidację, ale z chwilą przebicie tego trójkąta może być Ciekawie, to jest wszystko psychologiczne, tak? Wszystko psychologiczne, da radę przeżyć. Stopy procentowe w Polsce już rosną, tracą inwestujący w funduszach dłużnych, okay? z Dłużnych, czyli podczas giełda, gdy giełda, gdy gołębia większość Rady Polityki Pieniężnej broni się przed zerwaniem, z reżimem zerowych stop procentowych, to rynek sam z siebie podnosi stopy procentowe w Polsce. <laughs> to może być dobre, to średnia inflacja CPI, pamiętajcie, inflacja CPI obliczana jest przez ten HIPS, tak? Wskaźnik który daje inflację sprzed dwóch lat, na podstawie danych sprzed dwóch lat, czyli nie mamy tej inflacji, jeżeli dobrze rozumiem, to, to nie jest nasza inflacja teraz, tylko to była inflacja w 2000, y, 2019, ok? <grytanie> Dlatego to, co widzicie w koszykach, jak Wam drożeje i jak coraz mniej możecie kupić za stówkę, to, to jest właśnie realna inflacja, ok? No y, robi się dobrze, robi się dobrze, tak? Mamy tutaj head and Shoulders, piękny taki pakiet Reversal. Pamiętacie, and Shoulders formacja na dole jest to układ wyższych dołków i wyższych wierzchołków. I potem jest przecięty. I zobaczcie, oficjalna Poland Governmental 10 Year Note e, Illbill idzie na około 3%. Ok, 3% Czyli wyższe oprocentowania świadczą o tym, że właśnie stopy tutaj zwrot z tego będzie szedł do góry. A tutaj jest typowa formacja rewersalu. No i tu mamy właśnie ten Evergrande już na przykład na polskich rzeczach nie uratuje Evergrande na rynkach jest niepokój. Także nie uratuje zobaczymy, zobaczymy jak głęboko właśnie pekiński tutaj właśnie ten piernik pozwoli, żeby spenetrował go ten nóż i zobaczymy ilu oberwie, obrywają i Chińczycy i wszyscy inni, czy jednak inni w Stanach oberwą bardziej, zobaczymy. Pekin ma już na pewno to wyliczone. Więc tu zobaczcie, uważamy, że Pekin będzie skłonny do wejścia do gry tylko wówczas, gdy istnieć będzie daleko idące ryzyko upadku innych deweloperów. No już wiemy, że będzie, już wiemy, że będzie, już, już wiemy, że wszystko jest zajęte, także e, nie wiem. Zobaczcie. Ma, zobaczcie, jak to jest. To nie jest tak, że oni ogłoszą opadłość i ktoś sobie weźmie to. Mieliśmy tam podane, że jest tam ponad 800 różnych budów, projektów, które są niedokończone. Jaką wartość ma niedokończony dom? Rozumiecie. Jaką wartość? Ktoś oddaje wam pustostan, na który wpakowali inni kasę i wszystko inne. I jaką ma wartość? Skoro nie jest dokończone, skoro nawet w niektórych projektach nawet nie mam wbitej łopaty, jaką ma wartość yy, po prostu nawet nie dziura w ziemi. A już kasę tam popłynęło bardzo dużo. Więc jak to spłacą? No nie spłacą. Ktoś za to beknie, ktoś, ktoś polega. ktoś straci wszystko. Także robi się bardzo ciekawe. No ale raczej pewnie będą to wyciągać i tym samym wyciągną stany. Także jest tutaj, no to jest takie ciekawe właśnie w tej chwili że głową ma. Dobra, się rozgadałem dzisiaj, ale wiadomo, wiadomości było tyle, że można nakarmić stado tutaj e, dzikich kun, więc pamiętajcie, nie obgryzajcie paznokci, tak jak robi to dzika baba z Chin.